Ostatnio się śmiałam nawet z tatą, że przejeżdżam 300 km, żeby pójść na jeden mój ulubiony szlak, przejść 3 km w jedną stronę. No ale tak, no jest tutaj coś takiego, że czuję się tak, jakby to było moje miejsce. I tak jak mieszkam pod Warszawą, ale nie czuję, żeby to był mój dom. Tutaj się czuję dobrze, czuję się właśnie jak w domu. Lubię tu wracać, bo to jest po prostu inaczej. Raz, że są ludzie inni. Ludzie są bardzo przyjaźni, bardzo otwarci i wiesz, tak emanuje takie ciepło stąd. No i druga sprawa to właśnie ta przyroda, która jest unikalna w porównaniu do reszty kraju. Sama ta puszcza, ta dzicz, te nieruszone te lasy, prastary żubr, który jest taki mocno rozsławiony. To miejsce takie mocno wilcze, słynie z tych wilków. Taki spokój stąd bije. Ja też lubię wieś. I tu jest w sumie wszystko, czego trzeba. O, właśnie drzewo poszło. O, tamto. He, na moich oczach. No, mój tata miał na pewno obiektyw, 500, ale totalnie nie wiem, po co mu on był. Pojechaliśmy właśnie na taki odpoczynek, spędzić czas razem. Coś tam już się pstrykało, jakieś takie sytuacyjne zdjęcia wcześniej. Pieski, ptaszki w karmniku i tak dalej. Jeździliśmy wcześniej z tatą w jakieś tam różne miejsca. I jakoś tak do tego wszystkiego dołączyła Białowieża zimą. Chcieliśmy zobaczyć żubra, na jakąś tam suweczkę. I po prostu przyjechaliśmy tutaj na weekend. To był taki mocno zorganizowany weekend z przewodnikiem, ale nie pykło. Żubry były, ale tak jakoś rozczarowująco było. Nie wiem dlaczego totalnie, bo żubry dopisały i to jest pocztówka Podlasia. To było 8 lat temu i zaskoczyło dopiero jakieś 2 lata później, jak sama tu przyjechałam. Z innej perspektywy to było wszystko, już właśnie były roztopy, było dużo wody w lesie, w kaloszach trzeba było chodzić, nie, tu się przedzierać przez jakieś mokradło, coś tam obchodzić. No i tak jakoś, nie wiem w sumie dlaczego, ale poszło. To jakoś tak, to było coś nowego po prostu. Przyjechaliśmy z tatą, to wtedy pierwszy raz widziałam te wilcze tropy. To było gdzieś tam na wysokim bagnie i te tropy szły naszą ścieżką i zeszły na rzekę. I tam widać było, jak te wilki, nie wiem, ich tam z 6 było, jak się ze sobą bawiły, jak coś tam biegały. Po tropach było widać wszystko i to było takie, to było fascynujące, bo możesz sobie wtedy wyobrazić, co się działo. Masz tylko jakieś wskazówki, a cała reszta już zależy od ciebie, od twojej wyobraźni. To jest takie bardzo napędzające, takie ciekawe doświadczenie. Właściwie wszystko możesz sobie tam wykreować. Później, chyba rok później, znalazłam trop na Mazurach. No i zaczęłam tam już biegać z linijką, z jakimiś miarkami, żeby sprawdzić, czy to na pewno wilk. I zaczęłam się odzywać do różnych ludzi, żeby mi ktoś potwierdził, czy to na pewno wilk, czy to nie pies. No i dostałam wtedy szału generalnie. Jakaś taka obsesja wskoczyła na tego punkcie. Yes, it's on the right hand side. Mm. Ah, yes. Are there two? Together. Yes, two together. Easy. Yeah, the other one is on the other probably to the right on the other side of the track. Oh. Have you seen it? Yeah. Too far for your picture or? No, but I thought it was just a piece of wood. I see it. Yes. I see it. Is it a full frame or? Yeah, I think so. Oh. Widzisz? Tu jest jeden, tu jest drugi. Tu jest jeden, tu jest drugi. Żami? Yes, yeah. Mm-hmm. Have a nice day. You too. Same to you. Thank you. Take care. See you. Yeah, see you.
jest bardzo nieuchwytne zwierzę. Jest bardzo czułe, jest bardzo czujne, inteligentne, a z drugiej strony jest bardzo ciekawski. Jak się już spotka, to lubią sprawdzić, z czym mają do czynienia. No ale to już jak się spotka, tak? Żeby je spotkać, to trzeba naprawdę swoje wychodzić albo mieć ogromnie dużo szczęścia. I myślę, że to jest takie fajne w tym wszystkim, że gonisz zajączkę. No nie wiem, dla mnie to jest właśnie takie emocjonujące, fascynujące, że, no, że musisz podjąć duży wysiłek, żeby spotkać tego wilka. Chodź. Chuda. Kurleczka. Pracuję w Warszawie na co dzień. Na szczęście jest to praca w formie zdalnej. Dzięki tej pracy nie muszę brać urlopu, żeby tu przyjechać. Nie muszę też ograniczać tego wyjazdu do zaledwie weekendu. Mogę tutaj przyjechać na dłużej, wyskakiwać przed pracą, po pracy, do lasu. W środek dnia, kiedy się akurat najmniej dzieje w lesie, spędzam pracę i później to jest taka dla mnie taka trochę nagroda, taka odskocznia. Pójść, przejść się, zobaczyć, co tam w lesie szumi. Nie robię tych zdjęć, żeby zbierać gatunki do kolekcji, dopisywać do listy, co widziałam, co sfotografowałam. Raczej to jest właśnie taki produkt uboczny tych spacerów i wypadów do lasu, jakoś tam w naturę. Aczkolwiek jak już coś zaczynam fotografować, to mam rzeczywiście z tego frajdę i lubię to robić. I też nie chcę robić jakichś tam dokumentacyjnych zdjęć, tylko chciałabym, żeby to były ładne zdjęcia, jakieś może trochę inne. Taki jest też zamysł, żeby jakoś to ująć, żeby to było estetyczne, żeby coś pokazać, jakiś klimat. No nie wiem, na ile mi to wychodzi, ale chcę, żeby te zdjęcia były coraz lepsze. I też chciałabym się pozbywać jakiegoś takiego emocjonalnego powiązania z nimi. Chciałabym, żeby te emocje trochę tam przeminęły, się uspokoić i spojrzeć na nie trochę świeżym wzrokiem. Te zdjęcia muszą trochę poleżeć. Jest taka jedna rzecz, której się boję. Jest to wiatr. Jestem właśnie na polanie. Jest bardzo miło. Słoneczko świeci. Mocno. Tylko trochę wiatr wieje. Jak ktoś mnie dobrze zna, to wie, że w Puszczy Białowieskiej nie przepadam za wiatrem. To się zaczęło od momentu, kiedy byłam na rykowisku i był delikatny wiatr przewidziany w prognozie. I faktycznie był delikatny. To był taki zwykły wiatr, na który się nie zwraca uwagi na co dzień. Ale położył wokół mnie 3 drzewa. To tak bardzo blisko. Ja widziałam, jak te drzewa spadają i to było naprawdę blisko. I po prostu przestraszyłam się i od tamtej pory wiem, że ten wiatr potrafi siać niezłe spustoszenie, co później potwierdziła kolejna sytuacja. Tym razem już nie byłam w takim mocno starym lesie, a mimo wszystko przyszła burza, przyszedł wiatr, spadł grad i wszystkie drzewa dookoła zaczęły lecieć. Był jeden wielki huk i ja się naprawdę bałam.
teraz po prostu staram się sprawdzać zawsze prognozę i raczej mniej interesuje mnie, czy będzie słonecznie, czy będzie deszczowo, bardziej jak silny wiatr jest prognozowany. Ja się już trochę naoglądałam, trochę strachu się najadłam i chcę, żeby to była przyjemność, a nie mój jakiś przykry obowiązek chodzić na te spacery i się denerwować. Tutaj mamy. Oj. Mimo, że plany były takie, żeby posiedzieć 4 dni. Zazwyczaj tak jest, że jak muszę stąd wyjeżdżać, to się coś zaczyna dziać ciekawego. I no właśnie moja ciekawość wtedy zaczyna trochę przeważać tę szalę i no i zazwyczaj przedłużam te wyjazdy i z tych 4 dni zrobiły się 3 tygodnie. Ale mimo wszystko istnieje taka potrzeba, żeby to jakoś rozszerzyć. Teraz tym moim głównym punktem zainteresowań poza puszczą jest właśnie Kanada, dokładnie zachodnie wybrzeże, gdzie chciałabym pojechać zobaczyć tamtejsze wilki, które są dosyć takie specyficzne, bo mieszkają na wybrzeżach Kanady, żywią się rybami przez to, że chodzą po tych wybrzeżach nad wodą, tak? Nie biegają stricte tylko po lesie za jeleniami, ale wychodzą na brzeg i polują w jakichś rzekach. Zupełnie inne mają zwyczaje, to jest bardzo ciekawe. Plus jest to miejsce słynące z najrzadziej występujących na świecie niedźwiedzi, białych, czarnych niedźwiedzi, czy białych baribali, bo to jest takie najbliższe marzenie. Fajnie byłoby pojechać na miesiąc i po prostu doświadczyć tego wszystkiego, co tam Kanada oferuje. Absolutnie nie chcę wracać. Nie mam takiej potrzeby, nie mam takich ciągot, żeby wracać do miasta. Jest mi tutaj dobrze i jest to dla mnie stresujące, takie doświadczenie, że właśnie z tego spokoju, z tej ciszy, z takiej wolności, z tego, że mogę pójść wszędzie, gdzie chcę, zrobić cokolwiek chcę. Wracam do ograniczonej przestrzeni z mnóstwem ludzi, bez jakiejś przestrzeni takiej prywatnej. Jest to stresujące, jest to dosyć taki nieprzyjemny moment dla mnie i nie chcę wracać. Myślę, że ja bym była bardzo zadowolona, ograniczając się tylko do tego miejsca. Bycie tutaj mi wystarcza na dobrą sprawę.